Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Mafia Solec i jak już wiecie, witam was 60 sekund. Ostatni odcinek był tak zajebisty, że musiałem nagrać dla was kolejny. I tak jak obiecałem, nie będą one pojawiać się szybko, będą co jakiś czas, żeby ta gra wam się nie znudziła. I tak troszkę, żebyście oderwali się od farminga, wczoraj mieliście nową serię. Dzisiaj prawdopodobnie dostaniecie jeszcze od zradu farmera, na dniach seria zada się, także na spokojnie będzie co oglądać. No i co, bierzemy sobie znów apokalipsę, bierzemy normalny i lecimy. Znów będę miał docinania. Dobra, apteczka, woda i spryskiwać, super. 3, 2, 1, raz, 2. Się troszeczkę dźwięki z głośniejsze. Oś kurwa. Jest zupę. O Jezu, no tak, tu jest. Coś się wyjebało się. Chodź tu, Grażyna. Dobra, szybko. Mamuśka. Kurwa, co tyle żarcia. To jest połowa czasu. Nie jest dobrze. Dobrze, maskę mogłem. Będę tu siekiera jest. Dobra, nie, chuj. Trochę się zmuliłem, ale jeszcze... Nie zdążyłem. Polżmy najebali bimbru. No ale tak naprawdę to nie wzięliśmy nic poza tym. Teraz zasugerowałem się tym, że zawsze najważniejsze jest wziąć wodę i jedzenie, tak? Resztę postarałem się w jakiś tam sposób przynieść. A kurde, nie wziąłem tego do spryskiwacza. No ale okej, apteczka jest, maska jest, to jest... No 3-4 najważniejsze rzeczy mamy, no troszeczkę słabo, bo nie mamy żadnej gry, no ale trudno, dobra, lecimy. Pierwszy dzień to jest tam do przewijania, wszyscy czują się dobrze, są najedzeni. No i nasza typowa rodzina, Janusz, Grażyna. Niestety piekło spotkało ich jeszcze raz. Mogli powrócić, możecie wymyślać dla nich ciekawe nazwy na następne odcinki. Oczywiście na ekspedycję już ich wysyłamy. No i niestety, kurwa, może być nieciekawie, bo przez owady możemy nabawić się choroby. Strasznie szybko by to było. Dobra, jest git. Kogo wysyłamy? Wysyłamy chyba córkę, no bo ona najwięcej będzie chciała. Najwięcej przyniesie. Ojej, nie tu. Najwięcej przyniesie, okej, okay. Jest wysłana. Miejmy nadzieję, że wróci. Idzie bez mapy. Maskę wzięła? Wzięła, okej, okay. No to najważniejsze, nie powinna nabawić się choroby. Mojego, o kurwa mać. No to karaluchy już są fajne. Dzień czwarty. Wszyscy po wodzie. I do spania. Poczekaj. Nie żartuj, kurde. Nie no, ja wolę... Gdzie? Apteczką? Kurwa, serio, nawet mi apteczkę. No nie no, specjalnie wziąłem tej apteczki, żeby mnie nie zabrało. Fajnie. Ja. No dzisiaj nie jest tak ciekawie jak ostatnio. Dolores Ted, okej, okay. To jest spoko. Na Mary Jane trzeba liczyć. Dzisiaj sobie otworzymy, dzisiaj tak, otworzymy, jeżeli ktoś będzie pukał, na pewno otworzymy. Tylko muszę wiedzieć, że takie no to pukanie jest dość pewne, no bo nie będę otwierał teraz napalonym nastolatkom. Dzień szósty jeszcze. Kurde, nie mamy nic. Wraca. Metradę nie wiem, nie? Dzień siódmy. Pragnienie. Jeszcze wytrzymacie? Tu nie wszystko wróci do normy. To
To się jebane jak świeci, nie? On napromieniowany. Jak oni w Czarnobylu są podobno. Sobie jeszcze większej biedy. Dobra, zostaniecie po wodzie. Cyk. Pragnienie, nie ma szans z nimi, kurde. Jak oni Sprite'a podobno piją. Ani se muzyczki nie radio, RMF FM chleb. O! No kurwa, powiem wam ciekawie, naprawdę szacun dla ciebie, nie? No i oczywiście, on niech się nawet pić nie chce, nie? Jak ona tam pewnie ze stawu pociągła co nieco. Dobra, lecimy dalej. Tutaj kto tutaj, o ja pierdzielę. To nieciekawie się zrobiło już na samym począteczku, dzień 10, a tu niestety, ale wyślemy Timiego. Nie no, Timiego nie będę mógł wysłać. Mogę, dobra, niech idzie chory. Wyjdzie chory i wróci zdrowy. Zazwyczaj było na odwrót, tak? Wychodzili zdrowy. O kurwa, matka już umarła, nie wierzę. Serio? Dzień drugi? Ale dymy. Ja się jeszcze nigdy mi tak szybko nie popadali. Prawdopodobnie nagramy sobie jeszcze jeden, tak? Ale uwierzcie, że nie warto brać samej wody. Ale stinks. Ja. Czyżby dzisiaj tylko na jedzenie? Co ty, to nawet nie ma co robić, ty. Ale dym. Jak matce nawet się głowa urwała z wrażenia. Nieposprzątane, garnie umyte, tejki z nosa, zresztą mi też. Chory jestem jak nie powiem co. Za oknem śnieg pięknie pada, już drugi dzień. Kurwa, wszyscy potrzebują apteczki, ojciec, tyś chory? Ja. Musiałem ich zarazić. To ACC Sprint możecie sobie wypijecie, o co? O, taki wam tutaj zrobiłem napar, proszę ja was. Seduknijcie tutaj pięknie. Ty, wyszedł chory, wrócił chory. Nie, to nie ma sensu, nie? Jak dałam wam po wszystkim i będę wiedział chociaż, że od dnia 14 104 dni wam dawać, bo to jest porażka. I tak za długo nie pożyjecie, to chociaż miej ta sobie coś od życia. Powiem wam, że teraz na Czarnobyl musiał się wkraść tutaj przez wentylację. No niestety nic nie mogliśmy w tym tutaj poradzić. No tutaj na ekspedycję wyjdzie ojciec. Złego diabli nie biorą, więc konkretny gil jej zwisa z nosa. Może do lekarza by ją zapisał, ale w tym lekarza nie ma jedzenia, to chyba nie bardzo, co? Chyba ja. Tempum terym ty ryszki szyski sok jałkowy, który ci mi uwielbia. No kurwa, w szachy to nikt nie chce grać, przyniosę szachy, nikt nie gra. A książkę o 150 technik samogwałtu to by se poczytał. Jak przecież już matkę te karaluchy jedzą. Dzień 18. Super radio, super bucha tu leciała. Ojciec szybko wrócił. Ojobany. No teraz on ma konkretnego gila. Chyba gdzieś złapał jak na zewnątrz. Mapę znalazłeś, co? Szukajcie tutaj drogi ucieczki. Za miastem. Ojciec co? Ojciec głodny, chory, zmęczony. Ojciec na głód dostanie. Timmy na głód też. Ja! Misklik. Czy to może być rzecz, przez którą nie wygramy dzisiaj? Nie, no to już wiem od całego początku, tak, no ale tutaj na ekspedycję, no niestety, no.
takie dymy. Dobrze, jeszcze chociaż rano może wyjść. Olej, wycieczkę zrobiliśmy. Ja pierdzielę, prawie jak do Ciechocinka. Tak, ja nie wiem, my się gdzieś prawdopodobnie w centrum znajdujemy, tak? Skoro jakieś tu zaznaczymy i ona po jednym dniu wróciła, także... Co, mogliśmy ją nad wodę wysłać? To do kurortu by pewnie było, na te, na spa. Może by trochę odreagowała. Na pewno wolne miejsca są. Good, dobra, ty, co ty taki głodny ziombel? O, wyzbędziemy się tego dziadostwa, patrzcie. Jak wypryskali. O, jak w Remamerle normalnie. Ty, trzymamy się, 23 dzień, ten jest głodny, dobra. A rady jak nie było, tak nie ma. Stałem dzisiaj specjalnie rano, mówię coś nagrać. Wrzucę wam, bo nie miałem nic na południe. A o 13 brączek wraca, to lecimy od zera do farmera. Ja myślę, z matką pogadali, taka skrępowana, już siedzi nawet na podłodze, nie chce jej się stać. Pragnienie, pragnienie, choroba, zmęczenie, strudzenie, no te, to ma wszystko, co może być związane z tą grą. Czyli taki mega, mega pierdolec. Dobra, tu był głodny. Oferuję jedną wodę za... nie! Nie dzięki, ale... Ale wolimy się pograć. Jak my karty mamy? Tu hazard będzie siedział zaraz. Dni mijają, dni miesiące, lata. Ja tu setkę widzę na tym. To pewnie teda. Bimber pędzi w takiej małym, bo już nie było gdzie. Czyli, że co, że umarła? Kurde. Ej, my jesteśmy biedni w chuj. U nas jest taka bieda, że nawet karaluchy wieszają się w łazience. Kurwa, uprowadzili mi syna. To w sam raz, żeby nagrać uprowadzoną czwórkę. Choć to on, ale to myślę, że tam za dużo poprawek nie trzeba będzie. Ten design, ten making, flashing i wszystko i będzie w sam raz. A radio tam dali, ale się na zajebali. Dobre, dobre, dobry deal to jest najważniejsza sprawa, wiecie o tym. Warto się wymienić, tak? Chociaż ojciec co teraz Eski posłucha, może wygra coś w RMF FM. Zawsze warto liczyć na łódź szczęścia, tak? Dobra, Ted, choroba, zmęczenie, gościu, nie krępuj się, masz radio. Może zapoznasz jakąś panią, bo teraz też lecą te telefony różne. Jest i córka po tylu dniach wróciła. I kurwa za wiele nie przyniosła, nie? O, jest apteczka! Kurwa, warto ratować. No oczywiście ojciec tutaj jest głową rodziny, więc myślę, że no... Bez żadnych pytań ojciec może przetrwać i uratować tą rodzinę, tak? No tutaj jest oczywiście głód. Idzie dalej, posłuchajcie sobie radia, to jest wasza jedyna szansa. Oczywiście radio pewnie jest rozjebane. Ojciec nawet nie taki zaraz ma duży. Pam, ding, dararara, dim, dararam, tam, pragnienie. Dobra, nuta, nuta tu jest kozak, nie? Only shit, nie zmieniłem miejsca na mapie. Nie jestem przyzwyczajony do tej mapy. To czyli, że co, że syn nie wróci, tak? Teraz ty sama siedzisz, ty umierasz pewnie. Przecież ty dopiero co jadłaś? Dobra, odej tą wodę. Nuda, no.
No i posłuchajcie tego radio tam. Jakieś tam umiejętności włączania i wyłączania posiadasz, jakąś widzę stację potrafisz ustawić, no coś tam z ciebie jeszcze wyrośnie. A jak nim sikiery tam? Patrzymy, noga obcięta albo ręka. Widać, że się trochę namachała chyba. Mniej brudna była. O! Wypoczęła. Choroba, pragnienie. Kurde, skoro nie przyniosłaś dwóch apteczek. Bym cię uleczył, byście z ojcem tutaj wiedli stronę życia, mogłoby dojść do kazirodztwa. I rozmnożylibyście planetę, ja od razu zmienię miejsce na mapie, gdzie masz iść. O, tam zapuść się w głębokie rejony lasów Kamczatki. Nadal czuję się kiepsko. Na też bym się pewnie czuł. Jakby obok mnie matka leżała, jarzmuchy obok niej latały, już to już w ogóle masakra. 34 dzień, a my, jak widzicie, z trudnych opresji potrafimy jakoś wychodzić. Tak, córka ledwo żyje, matka, syna oprowadzili, matka jako taką, ale jest dobrze, tak. 34 dzień, co? O, ale nie ma głodu, to co ci dziwnego, tutaj nic nie mogę zaznaczyć. Taki walczyk. Tum. Tym, 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 tym. O ja pierdolę, jaka litania, takie jeszcze imię. Pragnienie, głód, choroba, zmęczenie, strudzenie. Czego brakuje? Okres. To jest dziwne, bo to 35 dzień, więc już powinien być, tak? No to już w ogóle, tu ona by się załamała konkretnie. A tu nie jest to nazwane. Te trzy ostatnie, o strudzenie, to jest to. To tak gra to nazwała. Mądry ruch, co? Dobra, nie chcę się tego nawet czytać, ty biegnij do nich. No i pobiegła. No się tym pierdolę nie wracam tam do Wariatkowa. Okradliśmy złodziei i ty zoba, a zajebali nam syna. No powiem wam, że naprawdę bardzo fajnie to nazwali. Jak okraść złodzieja? Myślę, że nie ma co włączać drugiego, bo wyszło nawet spoko. Teraz wiecie, że nie warto brać samej wody i jedzenia, tak? Bo tutaj na to postawiłem, chciałem to sprawdzić. Także na samym odcinku będę o tym wiedział, żeby lepiej pobrać jakieś inne itemy, które pozwolą nam troszeczkę się zabawić, troszeczkę więcej dni przeżyć. No bo samym jedzeniem i piciem się nie da. Widać jednak, oni też to przynoszą i dają radę, także jest dobrze. Ja wam dziękuję ślicznie za uwagę. Taki krótszy odcinek będziecie mieli, mam nadzieję, że nawet i wcześniej. Także co, do kolejnego odcineczka. Ciekawe, wątpię, że wam się uda wybić taką samą liczbę łapek, bo to co zrobiliście to system rozjebany, ale fajnie by było, jakby też jakaś spora liczba łapek padła, żeby ta seria miała to coś w sobie, że od czasu do czasu jest, ale też jak wchodzi na kanał, to rozpierdala. Także dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć.